Słuchajcie, kochani, słuchajcie, jestem tutaj, żeby wam powiedzieć o najważniejszej decyzji waszego życia. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że macie szansę, żeby sięgnąć po najpiękniejszy skarb życia, którym jest Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz poznać Boga, Boga przełomu, Boga nowego życia, jeżeli chcesz poznać tego Boga, jeżeli chcesz tego przełomu, przyjdź tutaj, pomodlimy się razem, pomodlimy się o pojednanie, pojednanie z Bogiem Ojcem. Nie ma innej drogi do Boga, nie ma innej możliwości zbawienia, tylko przez Jezusa Chrystusa. Nikt inny za was, kochani, nie umarł, papież za was nie umarł, szok, Maryja za was nie umarła. Tylko Jezus Chrystus. Jeżeli jeszcze nigdy nie pojednaliście się w swoim sercu z Jezusem Chrystusem, jeżeli nigdy nie przyjęliście Ducha Świętego do swojego serca, to jest najważniejsza decyzja waszego życia. Zachęcam was, żeby tutaj podejść, żeby nie przechodzić obojętnie, bo to jest najpiękniejszy skarb życia człowieka tu na ziemi. I to jest najważniejsza decyzja człowieka tu na ziemi. Pojednanie się z Bogiem, odpuszczenie grzechów, wyjście z różnych patologii, wyjście z takiego kołowrotka, wyjście z pustki życia. Kochani, ja kiedyś zawołałam do Boga, zawołałam o prawdę. Było mi bardzo źle, miałam bardzo głęboką i ciężką depresję. I zawołałam do Boga: Boże, pokaż mi prawdę, pokaż mi, kim Ty jesteś. I przyszedł do mnie Jezus Chrystus. I w jednym momencie byłam uzdrowiona. I w jednym momencie mój umysł się zmienił. Zaczęłam rozumieć, zrozumiałam Ewangelię. Ale decyzja jest wasza. Decyzja jest wasza. Jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, podejdź do nas. Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, podejdź do nas. Jeżeli chcesz przełomu, jeżeli chcesz poznać Boga żywego, podejdź do nas. My się razem z tobą pomodlimy. Staniesz się nowym człowiekiem. Staniesz się człowiekiem pojednanym z Bogiem. Otrzymasz pokój w swoim sercu. Podejdź do nas, bo nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Tylko poprzez pojednanie się z Bogiem, poprzez Jezusa Chrystusa, przez uznanie Go w swoim sercu Panem i Zbawicielem, masz gwarantowaną drogę do nieba i pojednanie się z Bogiem. Zapraszam was.